Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę bardzo prosty przepis na pieczoną goleń wołową. Do jej przygotowania potrzebujemy niecały kilogram goleni wołowej. Ja tutaj mam takie cztery mniejsze kawałki, jedną czerwoną cebulę, jedną marchewkę, jedną paprykę, jeden, ewentualnie dwa ząbki czosnku, jedną płaską łyżeczkę rozmarynu, ewentualnie gałązkę świeżego, oliwę, ewentualnie olej oraz sól i pieprz. W pierwszej kolejności zajmiemy się mięsem, które natrzemy oliwą, ewentualnie olejem, doprawimy pieprzem i obsmażymy na patelni. Takie mięso możesz zamarynować i odstawić na całą noc do lodówki, jeżeli oczywiście masz czas. Jeżeli nie masz, no to robimy od razu. Ja natrę oliwą, oliwa sprawiedliwa, zawsze na wierzch wypływa. Takiej goleni mamy dużo szpiku, który jest bardzo wartościowy, ma dużo żelaza i mikroelementu, także nie wyrzucamy. Możemy go wybrać łyżeczką po upieczeniu, dołożyć do masa czosnkowego, ewentualnie posmarować pieczywo. Doprawiamy pieprzem, najlepiej świeżo mielonym. No i wstępnie mamy mięso przygotowane. Przed obsmażaniem nie solimy, posolimy już po obsmażeniu. Na chwilkę odstawimy, przygotujemy teraz warzywa, z którymi się nie bawimy, kroimy na większe kawałki. Cebulę również w grubsze plastry. Paprykę w większą kostkę. No i nadeszła pora na obsmażanie mięsa. No i rozgrzewamy mocno większą patelnię. Wrzucamy mięso i obsmażamy z obydwu stron. Patelnię mamy nagrzaną. Po obsmażeniu z obydwu stron solimy i przekładamy do naczynia odpornego. Mięso mamy obsmażone, wyłączamy palnik, solimy. Przekładamy do naczynia żaroodpornego. Solimy z drugiej strony. Dokładamy warzywa. Jeżeli mamy świeży rozmaryn, to dajemy gałązkę, a jeżeli nie mamy, to obsypiemy płaską łyżeczką suszonego. I tak przygotowane mięso przykrywamy. I wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 140 stopni w opcji góra-dół na 2,5 godziny. Wyjmujemy na talerz wraz z warzywami. Delikatnie łyżeczką wyjmujemy szpik. Ja go rozsmaruję od razu na chlebie. No i tak się prezentuje pieczona goleń wołowa. Przepis, tak jak było widać, mega prosty, no i szybki, jeżeli by nie liczyć czasu pieczenia. Jeśli się spodobało, to się cieszę. Zachęcam do spróbowania, pozdrawiam i życzę smacznego.